klubie kibica Ligi Polskiej. Czas na wizytę w Szczecinie. Mecz lidera z wiceliderem. Witają Państwa Tomasz Lipiński i Adam Westphal. Pogoń Szczecin kontra warszawska Legia. Drugi zespół naszej ligi potykać się będzie z liderem grupy B. Przed tą kolejką obydwa zespoły po 24 punkty i najprawdopodobniej właśnie tu na stadionie przy ulicy Twardowskiego poznamy drużynę, która będzie mistrzem jesieni grupy B. Na początek oczywiście składy obydwu drużyn. Zaczynamy od drużyny z Warszawy, Legia. W bramce Wojciech Kowalewski z numerem 1, następnie 2 Siergiej Omeliańczuk, 3 Wojciech Szala, 4 Tomasz Jarzębowski, 6 Maciej Murawski, 7 Adam Majewski, 8 Cezary Kucharski, 9 Stanko Skitnica, 11 Tomasz Kiełbowicz, 14 Aleksander Wukowicz, 22 Tomasz Sokołowski. Trenerem zespołu z Warszawy jest Dragomir Okuka, który dzisiaj na ławce rezerwowych ma bramkarza Boruca, następnie zawodników z pola Jachaje, Czereszewskiego, Magierę, Piekarskiego i Gierasimowskiego. I Pogoń. W bramce Sławomir Olszewski z numerem 3 Kazimierz Węgrzyn, z 4 Piotr Mosur, z 7 Radosław Biliński, z numerem 10 Robert Dymkowski, z 11 Jerzy Podbrożny, z numerem 14 Paweł Drumlak, z 16 Leszek Pokładowski, z numerem 18 Jacek Kosmalski, z 20 Jacek Bednarz i z numerem 21 Bartosz Łaba. Mariusz Kuras pozostawił na ławce rezerwowych Tomasiewicza, Żebrowskiego, Piotrowskiego, Kaczorowskiego, Podobasa i Andruszkę. Legia dzisiaj w ustawieniu 3-5-2. Do podstawowego składu wracają Jarzębowski, Kiełbowicz i Świtlica. Jarzębowski w miejsce Gierasimowskiego, Kiełbowicz zastępuje kontuzjowanego Wróblewskiego, a Świtlica Jachaje, który dzisiaj na ławce rezerwowej, zresztą dzisiaj bardzo silna ławka rezerwowej drużyny Legii. Gospodarze tak jak Legia, grający systemem 3-5-2. W defensywie Bednarz, Węgrzyn i Mosur. W linii pomocy Ława, Podbrożny, Drumlak jako defensywny pomocnik Biliński, po prawej stronie pomocy Pokładowski, a w ataku Dymkowski z Kosmalskim. Krzysztof Zdunek z Łodzi, a asystować mu będą Radosław Siejka i Konrad Sapela. Atmosfera godna meczu najlepszych drużyn tej grupy. 8, może 9 tysięcy ludzi na stadionie przy ulicy Twardowskiego. Ostatnie przygotowania. Zawodnicy w granatowo-bordowych strojach gotowi już do gry. Sławomir Olszewski zmierza do swojej bramki i za chwilę początek meczu. Meczu, który, tak jak wcześniej mówiliśmy, może zadecydować o tym, która z tych drużyn zajmie pierwsze miejsce w tej grupie po rundzie jesiennej. Teoretycznie szansę ma jeszcze Amika Wronki. Ten zespół zarówno do Legii, jak i do Pogoni traci tylko punkt. Amika gra w Chorzowie z Ruchem i jeżeli zwycięży, a w spotkaniu przy ulicy Twardowskiego odnotujemy remis, mistrzem po rundzie jesiennej w grupie B zostanie drużyna z Wronek. Mecz zapowiadający się interesująco, bardzo interesująco także z tego względu, że spotyka się dzisiaj drużyna Legii, zatem zespół najlepiej spisujący się w meczach wyjazdowych, znakomity bilans 4 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka i Pogoń, która jest jednym z najlepiej grających zespołów z kolei u siebie, jeszcze w tym sezonie bez porażki, wprawdzie podopieczni Mariusza Kurasa nie mogą pochwali się takim bilansem jak Odra Wodzisław, 7 zwycięstw bez remisu, bez porażki, ale to również 5 zwycięstw, tylko 1 remis. Jest czym się pochwalić na naszych ekranach przed chwilą Dragomir Okuka. Ciekawi również jesteśmy występu Legii w spotkaniu z Pogonią z tego względu, po tym zimnym prysznicu lodowatym, jaki spotkał drużynę z Warszawy właśnie w Walencji w drugiej rundzie Pucharu UEFA. Na naszych ekranach Wojciech Szala, kryjący obrońca w teamie Dragomira Okuki. Dziś spore zmiany, jeżeli chodzi o defensywę. Na ławce rezerwowych trener Okuka pozostawił Gierasimowskiego. Po raz pierwszy po przyjściu tego zawodnika do Legii Warszawa. Nie rozpoczyna od pierwszej minuty, a to konsekwencje nieudanego występu na stadionie Staja. Dużo błędów obrony, zresztą Legia nie popisała się, eufemistycznie mówiąc, Hiszpanii. No, sporo eksperymentów właśnie na tej newralgicznej pozycji libero, ostatniego obrońcy w drużynie Legii, po tym jak kontuzjowany został Jacek Zieliński, przypomnijmy, na początku tego sezonu próbowany przecież Jacek Magiera, później Gierasimowski, a dzisiaj w tę rolę będzie musiał się wcielić Omeliańczuk.
wszystko już jest gotowe. I Krzysztof Zdunek daje sygnał do rozpoczęcia meczu. Pogoń w bordowo-granatowych strojach, Legia w biało-czarnych. Rozpoczynamy mecz Pogoń-Legia. Goście. Bukowicz. Atakowany przez trzech zawodników Pogoni, zmuszony do niecelnego podania, i Jacek Bednarz, grający asystent w drużynie Pogoni Szczecin. Zawsze dla Jacka Bednarza, Piotra Mosura to wyjątkowe spotkanie, mecze z Legią, przez lata występowali Jacek Bednarz z większym powodzeniem w Legii, Piotr Mosur z mniejszym, gdyż już trafił na te czasy, kiedy Legia nie odnosiła takich znaczących sukcesów, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, jednak już od dłuższego czasu obaj reprezentują barwy Pogoni. Gospodarze. Ława. Drumlak na środek boiska. Dymkowski rozciąga na prawą stronę. W dalszym ciągu atakują gospodarze. Niezbyt mocne uderzenie Pokładowskiego. Podbrożny teraz kłopoty z przyjęciem piłki i w środku pola Wukowicz. Legioniści w tych pierwszych minutach dość nerwowo wyprowadzają piłkę. Już drugi taki prosty błąd. Zobaczymy, czy wykorzystają to zawodnicy Mariusza Kurasa. Mosu. Pierwszy mecz obu drużyn w Warszawie zakończył się zwycięstwem Legii 3-0. Jednak zaczęło się tamto spotkanie w taki dość dziwny sposób, gdyż Legia wprawdzie objęła prowadzenie, ale szybko straciła Cezarego Kucharskiego, który otrzymał jeszcze przed zejściem na przerwę czerwoną kartkę w drugiej części spotkania. Jednak Pogoń nie potrafiła wykorzystać liczebnej przewagi. Co gorsza, straciła dwa gole i, jak właśnie mówiłem, przegrała na Łazienkowskiej dość wysoko i zasłużenie. Sokołowski. Aktywny w pierwszych minutach Wukowicz. Jeszcze Legia, próba strzału z dystansu, pierwsze uderzenie w tym meczu strzelał kapitan gości Cezary Kucharski. Piłka odbiła się jeszcze od Jacka Bednarza i mieć będziemy rzut rożny. Świtnica i Wukowicz ustawieni przed Olszewskim. Tam szukają na polu karnym Pogoni swojej szansy na zdobycie pierwszego gola. I Kiełbowicz, który potrafi dobrze dośrodkować. Tym razem źle bita piłka, trochę za nisko. Jedynym zespołem, który do tego meczu potrafił wieść punkty ze stadionu Pogoni, był Ruch Chorzów w drugiej kolejce. Mecz z Pogonią. Pogoń Ruch Chorzów zakończył się bezbramkowym remisem, teraz w akcji Ław. Ława utrzymuje się przy piłce, niepewnie Majewski, Ława do Kosmalskiego. Kosmalski źle przyjął piłkę, a mogło być bardzo groźnie. Jeszcze piłkę przechwycił Mosur, dośrodkowanie w kierunku Dymkowskiego. Świetna akcja Bartosza Ławy, on jest znany z takich dynamicznych, indywidualnych rajdów, jeszcze wykorzystał również błąd Majewskiego i rzeczywiście niepotrzebnie chyba Kosmalski decydował się na przyjęcie piłki na tą swoją lepszą lewą nogę. Zdążyli za sekuracją obrońcy Legii. Niepewnie Omeliańczuk, ale goście utrzymują się przy piłce. Sokołowski oszukał ławę. Sokołowski zmierza w kierunku środkowej strefy boiska. Jeszcze jest Majewski. Kucharski, Sokołowski, próba zagrania na jeden kontakt, ale to ostatnie podanie nieudane. Dzisiaj w drużynie Legii przemblowana obrona, także środkowa linia. Nie ma w niej dwóch zawodników, którzy nadawali ton właśnie grze pomocników, czyli po lewej stronie Radosława Wróblewskiego. On jest kontuzjowany, także na drobny uraz przed tym spotkaniem skarżał się Bartosz Ława i do Szczecina nie przyjechał, nie zasiadł na
Bartosz Karwan nie zasiadł na ławce rezerwowej. Dzisiaj zastępują go Kiełbowicz i Sokołowski. Jeszcze raz Kosmalski i dobra interwencja Omeli Jańczuka. 5 minut za nami i ten zawodnik miał dwie szanse. Teraz dobre podanie Drumlaka i Kosmalski znów niedokładnie przyjął piłkę i Murawski wespół z Omeli Jańczukiem wyjaśnili sytuację. Pogoń. Sokołowski. Kucharski i jeszcze raz Sokołowski. Bukowicz. I w dalszym ciągu Legia. Majewski. Sokołowski i Łaba. Dobra asekuracja w drużynie gospodarzy. I Biliński. Nie ma już w drużynie Mariusza Kurasa, Dariusza Gęsiora. Zawodnik ten przeszedł do Amiki Wronki. I od tego momentu funkcję defensywnego pomocnika pełni właśnie Radosław Biliński. Trzeba powiedzieć, że w trakcie tej rundy w Pogoni sporo osłabień. Najpierw odeszli Majdan, niedługo później Kaliciak, Gęsior, a mówi się, że to przecież nie ostatnie osłabienia. Kolejni zawodnicy, którzy mają osłabić drużynę Pogoni Szczecin, to choćby Jerzy Podbrożny, który ma poważną propozycję za Miki Wronki, czyli z tego klubu, do którego zawędrował właśnie Dariusz Gęsior. Cały czas niewyjaśniona jest także sytuacja faulującego w tej sytuacji Pawła Drumlaka, który także najchętniej już po wielu latach gry w Pogoni Szczecin zmieniłby otoczenie. Sławomir Olszewski to jeden z nielicznych graczy, który w tym sezonie pojawił się na stadionie przy ulicy Twardowskiego. Rzut wolnego Sokołowski i ta główka z Fitlicy niecelna. W sumie odważne posunięcie dzisiaj trenera Dragomira Okuki na ławce rezerwowej, przecież Piekarski, Gierasimowski, Jechaja to zawodnicy, którzy wcześniej występowali i to spisywali się całkiem nieźle. Także jeszcze nie w pełni ufał umiejętnościom Czereszewskiego Dragomira Okuka i dzisiaj on także mecz rozpoczął od ławki rezerwowych. Podbrożny. Ostre wejście Murawskiego przywołuje do siebie pomocnika Legii Krzysztof Zdunek. Na razie bez konsekwencji, bez żółtej kartki, choć gdyby Krzysztof Zdunek wyjął żółty kartonik, na pewno Maciej Murawski nie mógłby mieć do arbitra z Łodzi najmniejszych pretensji. Ale zupełnie niepotrzebny faul w okolicach środka boiska. Zaskakująco ostre wejście Murawskiego i rzeczywiście żółta kartka za to zagranie obrońcy Legii się należała. Pokładowski. Drumlak. Dobrze, tylko przez chwilę legioniści Mosur. Niedokładnie do Drumlaka. Jeszcze raz Pogoń. Podbrożny. Rozejrzał się, kto jest po lewej stronie boiska. Zdecydował się na odegranie piłki do Dymkowskiego. Znów Podbrożny. Niedokładnie. Ale legioniści odpłacają się tym samym i Węgrzy. Jeszcze jedno wstrzelenie piłki w pole karne. Kto pierwszy uspokoi grę? Majewski. Kucharski. Dobrze Mosur. Piłka nie opuszcza boiska. Kucharski i jeszcze jeden udany wślizg byłego zawodnika warszawskiej Legii. Oh, God.
Legia. Bardzo ładne podanie do Vukovića. Vukovic. To jest 10. minuta meczu i 1-0 dla gości. Zaskakująca sytuacja, zaskakująca dla kibiców w Szczecinie z tego względu, że do tej pory do 10 minuty jakby optyczną przewagę posiadała Pogoń Legia nastawiona na kontrataki. Ale rzeczywiście za tę bramkę przede wszystkim trzeba pochwalić Świdnicę, który wspaniale podał prostopadłym. Zagranie zmylił od razu dwóch obrońców, nie zdążył z asekuracją. Zablokowanie tego strzału Vukovića, Kazimierz Węgrzyn i Olszewski był w tej sytuacji bez szans. Akcja dwóch byłych zawodników Partizana Belgrad. Nie grali ze sobą w pierwszym zespole Partizana. Vukovic, będąc jeszcze w drużynie juniorów, mógł przyglądać się, jak gra w pierwszym zespole Partizana Stanko Świdnica. No i mamy pierwszego gola. 1-0 dla zespołu Dragomira Okuki. Tak na dobrą sprawę, Świdnica jest już od jakiegoś czasu w Polsce, w Legii Warszawa, ale trudno jednoznacznie wypowiedzieć się co do jego umiejętności. Przeplatał grę z leczeniem kontuzji, sporo absencji w tym sezonie. Wprawdzie strzelił bodajże 3 gole. I ten mecz dla niego również jest swego rodzaju poważnym sprawdzianem. Ława. Prostopadle do Bilińskiego. I ten gra z autu. Podbrożny. Jeszcze podbrożny. Podbrożny. Za lekko. I bez problemów Kowalewski. Świdnica. Jarzębowski. Lewy obrońca Legii powrócił do zespołu po kontuzji. Dziś po raz pierwszy gra po urazie, jakiego doznał w meczu z Amiką Wronki. Zresztą akurat wydaje się, że ten zawodnik lubi grać przeciwko Pogoni Szczecin. Jeszcze w rundzie wiosenny poprzedniego sezonu, zresztą w znakomitym meczu, kiedy to Legia pokonała Pogoń 3-2, Jarzębowski strzelił 2 gole, co było wielkim wydarzeniem, bo przecież to obrońca kryjący 2 efektowne gole po uderzeniach głową także wpisał się na listę strzelców w tym meczu już z tego sezonu w Warszawie. Strzelił pierwszego gola wygranym przez Legię meczu 3-0. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Oczywiście powrót do pierwszego składu. I na pewno także będzie walczył o odzyskanie zaufania trenera Okuki, który w ostatnim czasie nie tylko ze względu na kłopoty zdrowotne, ale po prostu zaczął lżej cenić Omelianczuka, nie stawiał na Jarzębowskiego. Drumlak fauluje Świdnicę i mieć będziemy rzut rożny około 19 metrów od bramki Olszewskiego. Dobra pozycja do tego, by uderzyć piłkę z lewej nogi albo próbować dośrodkowania na pole karne z prawej. Zobaczymy, jak rozegrają to goście. Świdnica już się podniósł po tym niebezpiecznym wejściu Drumlaka. I za chwilę legioniści grać będą w komplecie. A jednak z lewej nogi piłka dochodząca, Kiełbowicz. I Pogoń. Drumlak zahaczony przez Murawskiego. Zobaczymy, jaka jest decyzja Krzysztofa Zdunka. Pogoń. Podbrożny. Piłka zablokowana przez legionistów. Jeszcze jeden strzał z dystansu. Dobra decyzja Bilińskiego. Próbuje Pogoń strzału z dystansu. Widzieliśmy przed chwilą podbrożnego, jeszcze także Bilińskiego, ale mimo wszystko to chyba zbyt daleko od bramki Kowalewskiego, aby te próby przyniosły skutek. Także ośrodkowanie Kiełbowicza, a raczej próba strzału.
i nie doszli do piłki ani Jarzębowski, który znalazł się pod bramką, ani też żaden z jego kolegów. Gospodarze. Dobrze, piłka zablokowana przez Omeliańczuka i Kucharski. Na naszych ekranach Jacek Kosmalski to jeden z wielu zawodników w barwach Pogoni, który kiedyś grał w warszawskiej Legii. Co prawda nie w pierwszym zespole, ale przeżył epizod na Łazienkowski. Podobnie zresztą jak Mosur, Bednarz, Podbrożny, ale ci gracze występowali w pierwszym zespole i na pewno przez długie lata będą korzystnie wspominani przez kibiców z Łazienkowski. Pogoń. Podbrożny. I dobrze Murawski. Oglądamy podobny obrazek jak przed zdobyciem przez Legię w 10 minucie gola, zatem gospodarze nastawieni na atak pozycyjny. Natomiast Legia przygotowana na kontrataki, zresztą już napastnicy próbują próby pressingu. Udaje się też bezpiecznej odległości od bramki Kowalewskiego zawodnikom Legii odbierać piłkę graczom Pogoni. Teraz Dymkowski miał troszkę mniej, więcej miejsca, ale niedokładnie podawał i od początku zawodnicy Mariusza Kurasa będą musieli konstruować atak pozycyjny. Węgrzy. Bednarz. Dymkowski, trochę za wysoko była bita ta piłka do napastnika Pogoni. Uratował sytuację Drumlak. Bukowicz pędzi do Bednarza. Jeszcze raz Pogoń. Dobry wślizg Murawskiego, szansa na kontrę. Pan Krzysztof Zdunek pokazuje, gramy dalej, przywilej korzyści. Majewski. Niedokładnie. Groźniejsze są próby ataków Legii. W naszych ekranach Adam Majewski, który także w tym sezonie opuścił kilka meczów, a to dlatego, że leczył uraz. Dzisiaj on z Wukowiczem występuje na środku pomocy. Wydaje się, jak zresztą wielu sądzi oglądając mecze Legii, że właśnie współpraca Majewskiego z Wukowiczem układa się lepiej niż Wukowicza z Piekarskim. Teraz protesty kibiców, ale sędzia Zdunek, podobnie jak oni, dostrzegł fał Omeliańczuka na Drumlaku i od rzutu wolnego rozpoczną gospodarze. Jest oczywiście w polu karnym już Kazimierz Węgrzyn, ale najwyżej wyskoczył Jarzębowski, Biliński, Drumlak, Wukowicz i legioniści przejmują piłkę. Świtlica. Kucharski jest po lewej stronie. Świtlica do Kucharskiego. Kucharski momentalnie do Świtlicy. Świtlica wpada w pole karne. Jest 2-0. Klasyczny podręcznikowy kontratak w wykonaniu Legii. Wydawało się, że będzie groźnie pod bramką Kowalewskiego. Przecież taki krótki róg w wykonaniu Pogoni. Zapędził się pod bramkę właśnie Kazimierz Węgrzyn i zabrakło Kazimierza Węgrzyna później w obronie. Nie zdążyli za sekuracją ani Jacek Bednarz, ani Piotr Mosur, także wracający Biliński i skończyło się utratą drugiego gola, co oczywiście rozwścieczyło trenera Kurasa. Przez pierwsze 20 minut częściej w posiadaniu piłki byli gospodarze. Wydawało się to, że to właśnie oni mogą zdobyć bramkę. Tymczasem dwie piękne kontry legionistów i już jest 2-0. Trudne zadanie przed Pogonią. Nic nie było, gramy dalej. Znów szansa na kontrę. Kucharski jest najbardziej wysuniętym zawodnikiem Legii. I tym razem dobrze w defensywie Pogoni.
Pokładowski. Pokładowski sam. Dopiero teraz oddaje piłkę do Podbrożnego. Podbrożny do Kosmalskiego. Kosmalski, Dymkowski i wyżej Jarzębowski. Najbliżej Dymkowskiego stara się być właśnie Jarzębowski. Oglądałem jeszcze raz powtórkę Giogora dla Legii. Jędrek Gomirokuka, że największym atutem Dymkowskiego jest właśnie gra głową, a Jarzębowski również i w powietrzu radzi sobie dobrze. Żółta kartka dla Macieja Murawskiego. Trzeba powiedzieć, że zawodnik Legii od początku tego spotkania pracował na tę karę, na ten karton i przecież już kilka minut wcześniej mówiliśmy, że za podobny ślizg mniej więcej w środkowej strefie boiska Murawski zasługiwał również na żółtą kartkę. W poprzednim tym meczu tych drużyn Legia kończyła zawody w dziesiątkę, wtedy czerwoną kartką został ukarany Kucharski i niewiele brakowało, żeby podobnie było w Szczecinie. Murawski dwa razy brzydko faulował, ale tylko jedno przewinienie zostało ukarane żółtą kartką przez sędziego Zdunka z Łodzi. Bednarz. Murawski dokładnie do Kucharskiego. Kucharski umiejętnie wycofał piłkę i teraz źle Maciej Murawski. Stanowczo za dużo miejsca obrońcy Pogoni pozostawiają na początku tego spotkania w tych niewiele ponad 20 minutach Sanko Świetlicy. On asystował przy pierwszym golu Bukowicza, strzelił drugiego w podaniu Kucharskiego. Widać, że ci czuje się bardzo dobrze na boisku w Szczecinie, jest dobrze dysponowany i przydałoby się, aby któryś z obrońców Pogoni bliżej zaopiekował się właśnie tym zawodnikiem. Mówiliśmy o tym, że Świetlica niewiele gra z powodu kontuzji, często nie może wyjść w podstawowe 11. Tymczasem ten gol w Szczecinie to już jego czwarte trafienie w naszej Ekstraklasie, niezła skuteczność. A gdy weźmiemy jeszcze pod uwagę mecze pucharowe, ostatni honorowy gol meczu z Walencją, przegranym, przypomnijmy, przez drużynę z Warszawy 1-6, to może być niezły prognostyk przed kolejnymi meczami Legii, przed grą Legii, jeżeli chodzi o ofensywę. I znów faulowane Stanko Świetlica, zresztą jawi się ten zawodnik w perspektywie jako piłkarz bardzo uniwersalny, bo przecież gole w polskiej ekstraklasie wprawdzie 4, ale strzelił choćby już jednego gola z rzutu wolnego, zatem również potrafi dobrze egzekwować całe fragmenty gry. Dobrze gra głową z racji choćby na bardzo dobre warunki fizyczne. No i jak każdy piłkarz z Bałkanów jest dobrze wyszkolony technicznie. Wydaje się, że to rzeczywiście będzie wzmocnienie drużyny Legii. I co chyba istotne, szuka gry, bo widzimy bardzo często w Szczecinie wraca na 20-30 metr i stara się wyprowadzać aż z tego miejsca kontry swojego zespołu. Teraz akcja Pogoni. Pada w polu karnym Radosław Biliński, niezadowolony z decyzji Krzysztofa Zdunka. Pomocnik gospodarzy domagał się podyktowania rzutu karnego, inaczej całą sytuację widział arbiter. A ciekawi właśnie jesteśmy tej powtórki. Zobaczmy jeszcze raz. Drumlak miękko wrzucił piłkę w pole karne. Biliński, Jarzębowski. Kontrowersyjna sytuacja rzeczywiście. Może kontrowersyjna, ale ja bym przychylał się do decyzji arbitra Krzysztofa Zdunka. Tak, mi też wydawało się, że rzeczywiście w tej sytuacji faulu nie było, nie zdołał zbyt dobrze opanować Biliński, piłkę tam uciekła, zaatakowany barkiem przez Jarzębowskiego, zatem zgodnie z regułami gry w piłkę nożną i rzeczywiście decyzja jego Zdunka wydaje się prawidłowa. Legia. I dobrze, po raz kolejny Piotr Mosur. Mówiliśmy o wielu zmianach kadrowych w Legii, także zupełnie zmieniona, zwłaszcza prawa strona drużynie Pogoni, zmieniona w porównaniu z początkiem tego sezonu. Na
na początku bardzo dobrze radzili sobie właśnie po tamtej stronie skrzypek i Dokowicz. Dobrze układała się współpraca między tymi zawodnikami. Skrzypka dopadły po raz kolejny poważne kłopoty ze zdrowiem, operowane kolano. Natomiast Dokowicz, kiedy już wyleczył kontuzję, bo także był przez pewien czas kontuzjowany, zdenerwował się na to, że klub nie wiązuje się z wszelkich zobowiązań wobec niego, finansowych, także mieszkaniowych, spakował się i kilka dni temu opuścił Szczecin. Prawdopodobnie już w drużynie Pogoni tego zawodnika nie zobaczymy. Drumlak. Drumlak utrzymuje się przy piłce, niedokładnie do podbrożnego i Wółkowicz. Teraz Szala. Legia. Kucharski ze Świdnicą. Znów próba rozegrania takiego szybkiego ataku. Tym razem troszkę niedokładnie goście i Mosów. Biliński. Pogoń całkowicie zgaszona tymi dwoma bramkami. Bednarz. Trudne zadanie ma Mariusz Kuras. Właściwie ten szkoleniowiec nie wie, kogo będzie miał do dyspozycji w następnym pojedynku. A Pogoń spisuje się w tym sezonie bardzo dobrze. Właściwie zaskakująco dobrze, jak na te wszystkie roszady personalne. Już 24 punkty. To naprawdę pokaźny dorobek. Szala. Oczywiście przedziwnie układa się ta runda w wykonaniu Pogoni Szczecin, klub wskazywany na olbrzymie problemy. Przypomnijmy, wicemistrz, obrońca tytułu wicemistrzowskiego, ale w lidze nie schodził poniżej, zazwyczaj poniżej dobrego, przyzwoitego poziomu. Praktycznie ani przez moment nie znajdował się poza tą pierwszą czwórką w grupie B. Gorzej powiodło się na arenie międzynarodowej. Tutaj na pewno zabolała wszystkich porażka z Fylkirem Reykjavik, jednak kiedy odpada się z drużyną Islandii, to jest to pewnego rodzaju wstyd. Próba strzału z dystansu, niepozornego, ale w sumie dość groźnego, uderzał Jarzębowski. To mogło zaskoczyć Olszewskiego. Bednarz z Podbrożnym. Podbrożny. Jeszcze raz Jacek Bednarz. Na lewo do ławy. Ława. Próba dryblingu. I dobrze legioniści. Kucharski utrzymuje się przy piłce. Starał się zagrać ją do Majewskiego. Bez powodzenia. Na pewno w formie i postawie Bartosza Ławy w tym spotkaniu przyglądał się z uwagą Lesław Cimkiewicz już w najbliższą sobotę. Tego piłkarza czeka mecz z reprezentacją młodzieżową Włoch. I być może właśnie kiedy nie będzie mógł skorzystać trener Cimkiewicz z kontuzjowanego Wróblewskiego, miejsce na lewej pomocy zajmie Wróblewski. Tymczasem druga żółta kartka w tym spotkaniu. Druga dla zawodnika Legii po Macieju Murawskim. Obejrza żółty kartonik Siergiej Omelianczuk. Również w tym przypadku nie ma wątpliwości. Obrońca Legii spóźniony w ślizg i polował Kosmalskiego. Podbrożny. Dobra okazja do dośrodkowania. Dymkowski. Jeszcze zamyka całą akcję Ława i jeszcze jedno wstrzelenie piłki w pole karne. Świdnica. Niedokładnie Pokładowski do Drumlaka. Drumlak umiejętnie rozciągnął na lewo do ławy. Ława. Trudno powiedzieć, czy to była próba strzału, czy raczej dośrodkowanie. Lepiej by było chyba uderzać w kierunku bramki. Ale Legia cały czas przyczajona i tylko czeka na błąd przeciwników, by wyprowadzić kontrę. Bednarz. Drumlak. Gramy dalej. Murawski. Dymkowski. Dymkowski. Z prawej nogi mocne uderzenie. I nie bez problemów Kowalewski. Musieliśmy czekać dwa kwadranse, aby wreszcie zobaczyć dobrą, składną akcję w wykonaniu Pogoni, zakończoną celnym strzałem. Spore kłopoty miał Kowalewski, choć strzał zmierzał mniej więcej tam, gdzie bramkarz Legii był ustawiony, ale jego siła imponująca.
Dobry wślizg Murawskiego. Kucharski, Wukowicz, jeszcze raz Maciej Murawski. Dobrze Legia w środku pola. Znów jeszcze jedna okazja na kontrę. Wukowicz zagrywał do Murawskiego. A my zobaczmy jeszcze raz mocne uderzenie Dymkowskiego i zaskoczony takim obrotem sprawy Kowalewski instynktownie odbija piłkę. Całą sytuację najgroźniejszą jak na razie dla Pogoni sprokurowała dość prosta strata piłki przez Macieja Murawskiego. Takie straty w Walencji kończyły się utratą bramki, no ale... Świtlica i Sokołowski, Świtlica i dobrze tym razem zablokowany przez Bednarza. Piłka już poza końcową linią, ale chyba nie będzie rzutu rożnego z tego co widziałem. Sędzia Krzysztof Zdunek odgwizdał zagranie ręką zawodnika Legii. Pogoń jeszcze w tym sezonie na własnym stadionie dwoma golami przegrywała, straciła zresztą u siebie tylko 3 gole, strzelając 11. Drużyna własnego boiska do tej pory, no ale dzisiaj oczywiście postawiona przed trudnym zadaniem. Bardzo ładnie chciał tę piłkę przyjąć Paweł Drumlak. Zabrakło dokładności. Przewinienie Jarzębowskiego i kolejny rzut wolny. Kolejna okazja do tego, by tym razem może dobrze dośrodkować, poszukać w polu karnym Węgrzyna, może Dymkowskiego. Obydwaj umiejący znaleźć się na polu karnym przeciwnika, dobrze uderzyć piłkę głową. A może tym razem z dystansu będzie strzelał Mosur? Nie. Miękkie wrzucenie piłki. Biliński do Olszewskiego. Podbrożny bardzo głęboko wrócił po piłkę. Podbrożny z Mosurem. I Biliński. Bednarz. Dośrodkowanie na pole karne. Dymkowski. Osamotniony zawodnik Pogoni. A to podanie Podbrożnego do Drumlaka. Ładnie, rzeczywiście ładnie chciał to zrobić Paweł Drumlak. Jednym z problemów, jakie w tej rundzie trapiły trenera Mariusza Kurasa, to przede wszystkim znalezienie drugiego napastnika, bo rzeczywiście, kiedy tylko jest zdrowy, Robert Dymkowski jest tym zawodnikiem podstawowym, który zazwyczaj spełnia pokładane w nim nadzieje, strzela sporo goli, natomiast z tym drugim zawsze od dłuższego czasu w Pogoni jest kłopot. Był na początku sezonu próbowany Maciej Kaczorowski, młody, szybki zawodnik, ale bardzo, bardzo nieskuteczny. W tym spotkaniu natomiast Mariusz Kuras dał szansę Kosmalskiemu, ale także Kosmalski jak na razie po pierwszych 34 minutach jeszcze niczego specjalnego nie pokazał. Z autu Wojciech Szala. Węgrzyn do Mosura. Drumlak. Dymkowski. Paulował Jarzębowski. Drumlak szybko na prawą stronę do Podbrożnego. Podbrożny. Ciągle rozglądający się Jerzy Podbrożny, ciągle szukający swoich kolegów. Biliński. Bednarz z pierwszej piłki do ławy. Ława, próba dryblingu i rzut rożny. Dymkowski i Murawski, a w narożniku boiska Podbrożny. Dobrze Murawski. Znów od kilku minut zaznaczyła się dość wyraźna przewaga Pogoni. Legia ma nawet kłopoty z uprowadzeniem piłki
z własnej połowy. Teraz może będzie o to łatwiej, gdyż niedokładne podanie Piotra Mosura i od bramki Wojciech Kowalewski, który jak na razie tylko dwukrotnie zmuszony do interwencji, raz po strzele Dymkowskiego, a drugi raz udanym wybiegiem zażegnał ładną akcję Trumlaka. W zupełnie innej roli niż podczas ostatniego pucharowego występu legionistów. Na pewno niepocieszony w tej pierwszej części spotkania jest Olszewski, który dwa celne strzały oddali na jego bramkę zawodnicy Legii i dwa razy musiał wyjmować piłkę z siatki. Jeszcze raz próbował Kiełbowicz, ale to też był taki strzał, który Olszewski bez najmniejszych problemów wyłapał i właściwie tak jak mówisz, co poleciało w światło bramki, to wpadło. Ale oczywiście nie winimy za utratę tych goli Olszewskiego. Obie sytuacje praktycznie sam na sam, z zimną krwią wykorzystane przez Bukowicza i Świdlicę. Choć dla bramkarza to takie obydwie piłki, takie nieprzyjemne, bo ta piłka właściwie bez... Wydawałoby się, że lekko zagrana, ale bardzo precyzyjnie i tak tocząca się obok rąk Olszewskiego bezbłędnie wpadała do siatki. Potrzeba teraz pogoni zawodnika, który wziąłby ciężar rozgrywania na swoje barki, poderwał zespół do walki. Swego czasu takim zawodnikiem był Dariusz Gęsiorna, ale już muszą się w Szczecinie bez niego obejść. Może teraz Jacek Bednarz. Dobrze, Jarzębowski i Wukowicz. Wychodzi Legia. Majewski. Tym razem legioniści troszkę wolniej. Nie wykorzystali okazji do kontrataku. Szala do Sokołowskiego. Sokołowski. Zupełnie niepilnowany Wukowicz, ale niedokładnie do szali. Ława. Węgrzyn. Biliński. Piłka nie odbiła się od ręki Wukowicza. Gramy dalej, dośrodkowanie i dobre wyjście Olszewskiego. Podbrożny. Podbrożny na pozycję wybiega Dymkowski. Podbrożny ma po prawej stronie Kosmalskiego. Kosmalski! Niezłe uderzenie i Kowalewski. Najlepsza akcja tego oto gracza, Jacka Kosmalskiego. W końcu w miarę dobrze przyjął piłkę. Silnie uderzył. I niewiele brakowałoby, Pogoń zdobyła kontaktową bramkę. Ta akcja potwierdziła, że kiedy piłka najdzie na lewą nogę Kosmalskiemu, to ten piłkarz rzeczywiście potrafi mocno uderzyć, niedokładnie z rzutu rożnego podbrożny, ale rzeczywiście przed chwilą oglądaliśmy filmową akcję w wykonaniu Pogoni, także bardzo efektowną Robinsonadę Kowalewskiego. Majewski. Do Kiełbowicza. W środku pola jest Kucharski, po prawej stronie jest Świdlica. Kucharski uprzedzony przez Mosura. Dymkowski stara się przeszkodzić w wyprowadzeniu akcji legionistom. Robił to niezgodnie z przepisami. Pan Krzysztof Zdunek przerwał grę. Niepocieszeni kibice na stadionie przy ulicy Twardowskiego. Na pewno nie takiego meczu spodziewali się. Chyba przede wszystkim odzwyczaili się w Szczecinie od porażek na własnym boisku. Pogoń także w poprzednim sezonie spisywała się bardzo dobrze. Tytuł wicemistrzowski, 53 punkty, tylko dwie porażki u siebie. 31 punktów zdobytych, zatem to także jest potwierdzenie, że ta drużyna najlepiej czuje się właśnie na własnych śmieciach. Na pewno kibice przyzwyczaili się do tego, że ich ulubieńcy zdobywają bramki. Jak do tej pory w tym sezonie tylko raz w meczu z Ruchem Chorzów nie udało się zawodnikom ze Szczecina zdobyć gola, a tak punktowali każdego rywala. Dzisiaj w roli nauczyciela legioniści, ale to dopiero 40. minuta i znów
Legia. Dobrze piłkę przejął Sokołowski, Świdlica. Rozegranie na Klepkę z Kucharskim. Świdlica w pole karne, Kucharski. 3-0. Teraz można powiedzieć po tej sytuacji, że nie w roli nauczycieli, a profesorów wręcz drużyna gości. Znów asysta, druga w tym spotkaniu obok jednego strzelonego gola w Świdlicy. Na pewno ciekawa sytuacja do analizy dla sędziów na różnego rodzaju kursach. W momencie podania wcześniej do Świdlicy na spalonym znajdował się Sokołowski, ale on zatrzymał się, nie biorąc udziału w całej akcji. Stąd wydaje się słuszna. Bez dwóch zdań Świdlica wychodził za pleców obrońców. Stąd słuszna decyzja sędziego asystenta i arbitra Zdunka. Jak najbardziej prawidłowa trzecia bramka Legii. Wielki dzień Świdlicy w barwach Legii. Już dwie asysty, jeden gol, a za nami dopiero 40 minut spotkania na naszych ekranach. Jak do tej pory najlepszy strzelec w tym sezonie Legionistów, Kucharski, ma już 8 goli na swym koncie. No i zanosi się po pierwszej części spotkania na kolejne efektowne wyjazdowe zwycięstwo Legii. Przypomnijmy przecież wygrane z Ruchem w Chorzowie, także wysokie i najwyższe ze Stomilem w Olsztynie. Legia, tak jak już mówiliśmy, w meczach wyjazdowych czuje się znakomicie. Przed tym spotkaniem najwięcej strzelonych goli było aż 15, także 4 zwycięstwa, zdecydowanie najwięcej zdobytych punktów ze wszystkich drużyn, biorąc pod uwagę grupę A i także grupę B. Dla kibiców Legii postawa ich zespołu w dzisiejszym meczu to na pewno miła niespodzianka po tej sromotnej porażce w Hiszpanii. Wydawałoby się, że Legia nie dojdzie szybko do siebie, stracić 6 bramek, przegrać tak wysoko. To rzadka historia. Wydawało się, że legioniści będą dłużej powracali do równowagi. Tymczasem po kilku dniach na trudnym terenie w Szczecinie wyglądają tak, jakby kilka dni temu nie stało się nic. Na pewno tamta porażka wyzwoliła w zawodnikach Legii także sportową złość, chęć rehabilitacji. Może to dobrze, że tak szybko przyszło im, nadarzyła się okazja do tego, aby się zrehabilitować. No i dzisiaj tą drużyną poszkodowaną jest Pogoń Szczecin. Oczywiście trudno porównywać także klasę Walencji i Pogoni, przy całym szacunku dla Szczecina. Ładnie Podbrożny znalazł ławę. Ława ogrywa Omeliańczuka, ale nie do końca udany wślizg libero gości i rzut rożny. Zobaczmy jeszcze raz. Ładny zwód, balans z ciałem i w ostatniej chwili blokuje to groźne dośrodkowanie Omeliańczuk. No i jeszcze jeden rzut rożny dla Pogoni. Jak na razie po kornerach niewiele groźnego działo się pod bramką tego oto pana Wojciecha Kowalewskiego. Tak było i tym razem. Wiele niewykorzystanych tych stałych fragmentów gry przez gospodarzy w tej pierwszej połowie meczu. Przed sezonem w drużynie Legii, szczególnie wśród kibiców tego klubu, istniały obawy, czy Kowalewski poradzi sobie w bramce, czy będzie godnym następcą Szamoturskiego, a w ostatnim okresie Robakiewicza. Teraz można powiedzieć po tych 13 pełnych kolejkach i tej 14, rzeczywiście Kowalewski spełni pokładane w nim nadzieje, że był jednym z lepszych zawodników w tej rundzie drużyny Legii. Także to potwierdzają interwencje w pierwszej części spotkania w Szczecinie. Teraz błąd Sokołowskiego i ława. Ława, wycofanie piłki do Drumlaka, ale udany powrót Wukowicza. Majewski. Dobrze do Jarzębowskiego, teraz ofensywnie lewy obrońca Legii, Jarzębowski i Węgrzyn. Na wolne pole, udany wślizg Murawskiego. Pierwsze części spotkania, to chyba możemy podsumować, że zasłużone prowadzenie Legii, ale mimo wszystko trochę za wysokie. Niemal każda składna akcja Legii kończyła się bramkami, natomiast mniej szczęścia mieli
gospodarze, którzy także przeprowadzili 3-4 akcje zasługujące, aby która z nich zakończyła się golem. Zatem te 3 bramki, jakie strzeliła Legii, 3-0 do przerwy, nie odzwierciedla przebiegu wydarzeń na boisku. Jak na razie 100% skuteczność legionistów. Gramy dalej z Fitlica. O 60 sekund dłużej potrwa pierwsza część meczu. Ława. Omeliańczuk. Sokołowski i Szala. Trzy do zera, przypomnijmy, pierwszy gol w 10 minucie Wukowicza, na 2-0 w 19 podwyższył Świdlica i w 40 minucie trzeci gol dla przyjezdnych autorstwa Kucharskiego. No i przed Pogonią bardzo trudne zadanie. 45 minut i to 45 minut pozostało do zakończenia tego meczu. W tym momencie Krzysztof Zdunek dał znać do zakończenia pierwszej połowy. 3-0 Legia prowadzi na stadionie przy ulicy Twardowskiego. Zawodnicy obydwu jedenastek i sędziowie są już na placu. Krzysztof Zdunek rozpoczyna drugą część meczu. Jedna zmiana w drużynie gości. Za Murawskiego wszedł na plac z numerem 18 Jacek Magiera. Przypomnijmy zatem składy obydwu drużyn, zaczynając od zespołu gości. Bramce Legii Wojciech Kowalewski, następnie 2 Omeliańczuk, 3 Szala, 4 Jarzębowski, 18 Magiera, 7 Majewski, 8 kapitan zespołu Kucharski, 9 Świdlica, 11 Kiełbowicz, 14 Wukowicz i 22 Sokołowski. Skład Pogoni może po tej akcji. No i fauluje Szala i mieć będziemy rzut wolny. Jest chwila na to, by przypomnieć skład gospodarzy w bramce: Olszewski z trójką, Węgrzyn z czwórką, Mosur z siódemką, Biliński z dziesiątką, Dymkowski z jedenastką, Podbrożny z czternastką, Drumlak z szesnastką, Pokładowski z osiemnastką, Kosmarski z dwudziestką, Bednarz i z numerem 21 Bartosz Ława. Sześciu zawodników Legii w murze. Są w nim również trzej gracze Pogoni, a piłkę ustawił Podbrożny. Podbrożny i piłka odbija się od głowy bodajże Jarzębowskiego. I pierwszy rzut rożny w drugiej części tego spotkania oczywiście. Trochę zaskakujące, że w tej sytuacji uderzał piłkę Podbrożny. Nie dlatego, że Podbrożny akurat źle wykonywał rzuty wolne, ale wydawała się to wymarzona sytuacja dla Piotra Mosura. On jeszcze jako zawodnik Legii strzelał przecież rzutów wolnych sporo gol. Podbrożny. Ława do Bednarza. Mosu. Wukowicz. Wydaje się, że zmiana Murawskiego być może była podyktowana tym, że trener Okuka obawiał się, aby po kolejnym jakimś ostrym wejściu tego zawodnika nie otrzymał on drugiej żółtej kartki i Legia zmuszona byłaby grać w dziesiątkę. Murawski nie grał w pierwszej części źle, wprawdzie nie ustrzegł się błędów, ale jeśli chodzi o jego postawę w dzisiejszym spotkaniu, na tę zmianę nie zasługiwał. Na pewno wejście Magiery nie zmieni jakiegoś, nie prowadzi jakichś zmian taktycznych do składu Legii. Tymczasem znów rzut wolny dla Pogoni. I znów oczywiście piłkę ustawił Podbrożny. I głową Omeliańczuk. Mosu. Bednarz. Biliński.
Dobre dogranie do Pokładowskiego. Pokładowski. Nieudana centra. Mają kłopoty dokładnymi dośrodkowaniami w spotkaniu z Legią. Zawodnicy Pogoni, czy to z rzutów wolnych, czy z kornerów, czy właśnie po takich akcjach poskrzydlających, obiecujących do pewnego momentu. Pokładowski to chyba najbardziej uniwersalny zawodnik Pogoni, występujący niemal na każdej pozycji, zaczynając od napastnika, a skończywszy na bocznym obrońcy, dzisiaj występuje z konieczności w roli prawego pomocnika. Trudno w tym spotkaniu cokolwiek zdziałać pod bramką Kowalewskiego zawodnikom Pogoni. Goście właściwie w komplecie na własnej połowie. Podbrożny na lewo do ławy. I znów dośrodkowanie, po którym nie można było oddać celnego strzału. Ława. Znacznie groźniejsze akcje Pogoni są właśnie lewą stroną, przeprowadzone przez Bartosza Ława. Akurat ta akcja zakończona niepowodzeniem, ale na pewno z przyjemnością patrzy się na postawę reprezentanta Polski do lat 21. Zawsze pomysłowy, grający odważnie, unikający dryblingów. Coraz mniej tego typu zawodników z fantazją na polskich boiskach. Tymczasem pierwsza kontra Legii w drugiej części spotkania. Tym razem powstrzymana czysto przez Piotra Mosura. Pokładowski. Ponownie Mosur. Bieliński. Do Drumlaka i Omeliańczyk. Bukowicz. Biliński. Do ławy, ława, Omeliańczuk, ława. I dobra interwencja Omeliańczuk. Bardzo ładne zagranie Bilińskiego, prostopadłe, pole karne. Na tym zbliżeniu również widzieliśmy rozgrzewającego się za bramką Kowalewskiego, Mariusza Piekarskiego. Być może w trakcie drugiej części spotkania Dragomir Kukas zdecyduje się na kolejne zmiany. Pole karne Legii zawędrował Węgrzyn. Piłka jednak nie spadła na głowę tego doświadczonego gracza. 3-0 wszystkie bramki w pierwszej połowie meczu. Na pewno trudno zmobilizować się w szatni do jakiejś niesamowitej walki w drugiej części spotkania, jeśli po pierwszych 45 minutach przegrywa się 0-3. Ale jak pokazuje historia futbolu, nawet całkiem niedawna, przede wszystkim analiza wyników z Ligi Europejskiej, choćby z Premiership, zdarzają się mecze, kiedy drużyna do przerwy przegrywała 0-3, a potrafiła nawet mecz wygrać. Takiej sztuki dokonał w tym sezonie Manchester United. No ale jak na razie Pogoń, tę drugą część spotkania jakby zaczęła bez wielkiego przekonania i wiary w odrobienie strat. Kowalewski. Dzisiaj bezbłędny. Majewski. Bukowicz. Kucharski. Majewski. Kucharski i Bednarz. Powracający Drumlak do Węgrzyna. Drumlak. Drumlak, coraz bliżej pole karne. Drumlak.
za mocno podał na lewą stronę boiska do Kosmalskiego i przy napastniku Pogoni jest już Szala. I mieć będziemy rzut rożny. Pierwszy kontakt z piłką Jacka Magiery. On także był tym piłkarzem, który w Cięskim 3-0 spotkaniu z Pogonią w pierwszej rundzie wpisał się na listę strzelców. Jeszcze Pogoń był na polu karnym ława, ale nie dotarła do niego piłka. Nie ma spalonego, ława, szukał Węgrzyna i był jeszcze Dymkowski, ale najrozsądniej w polu karnym zawodnicy Legii. Magiera. Niedokładnie. Biliński i Pokładowski. Biliński. Zobaczmy. Wszyscy z wyjątkiem Świdnicy zawodnicy Legii na własnej połowie. Podbrożny. W środku pola rozkłada niepilnowane ręce Drumlak. Podbrożny wybrał inny wariant rozegrania tej akcji. Świdnica do Sokołowskiego. Ładna kombinacyjna akcja gości. Świdnica i Kucharski. Kucharski przy nim Węgrzyn. Kucharski starał się obiec Kazimierza Węgrzyna. Za prosta to sztuczka na tego doświadczonego gracza. Węgrzyn w rajdzie w stronę bramki Legii. Pokładowski. Drumlak. No i nieporozumieli. A chyba oglądana przez nas przed chwilą indywidualna akcja Kazimierza Węgrzyna i jego udane dribblingi wzbudziły największy aplauz jak na razie do tej pory wśród kibiców Pogoni. Wcześniej Lubieniec, kibiców w Katowicach, Kazimierz Węgrzyn i także w wielu innych klubów, a teraz jest ulubieńcem właśnie bywalców na stadionie Pogoni. Majewski, Kucharski, próbował zgrać piłkę do Buchowicza. Bednarz, dużo niedokładności teraz w środkowej strefie boiska. Od bramki Pogoni. Pewnie, mimo tego, że po raz pierwszy praktycznie w takim ustawieniu gra defensywa Legii, występującą na środku Omer Janczukiem po bokach Szalom Jarzębowskim. Praktycznie jedyne groźne sytuacje, jakie stworzyła Pogoń w tych pierwszych blisko 60 minutach gry, to po strzałach z dystansu Kosmalskiego i Podbrożnego. Do innych sytuacji, jak na razie, piłkarze Legii zawodników Pogoni nie dopuścili. Dobra interwencja Krzysztofa Zdunka. Próbowali na klepkę zagrać legioniści. Nieczysto zaatakowany Sokołowski przez Bednarza. I rzut wolny dla gości. Popsuła się trochę pogoda w Szczecinie. Zaczęło padać, a to Dragomir Okuka dziś może być w pełni usatysfakcjonowany. Jego zawodnicy, których sprowadził do Warszawy, strzelają bramki, wypracowują je. No i znów w tej sytuacji, gdyby więcej zdecydowania wykazał Świdnica po bardzo dobrym dośrodkowaniu Kiełbowicza, mógł po raz drugi zaskoczyć Olszewskiego. Legia mogła prowadzić 4-0. Drugi
Węgrzyn. Bednarz. Goni za nim Kucharski. Podprożny. Niewątpliwie brakuje Pogoni i Szczecin, to chyba najbardziej widoczny brak Dariusza Dźwigały. Piłkarz, który przez poprzedni sezon, a także część obecnego dzielił i rządził Pogoni i Szczecin. Strzelał zresztą także jak na pozycję, którą zajmował zazwyczaj na boisku, klasycznego środkowego pomocnika, sporo goli. Zostało fragmentów gry, jego specjalnością to rzuty wolne, także dobry duch zespołu, wprowadzający dobrą atmosferę, który potrafił poderwać zespół do walki w krytycznych momentach. Takiego zawodnika obecnie w Pogoni nie ma. Legia. Majewski. Szala. Świdnica. Nieporozumienie z Kucharskim. Pokładowski. Dymkowski. Bednarz. Wolno przesuwają się w strefę obrony Legii gospodarze. Mało ruchu jest z przodu. Właściwie tylko ława próbuje po lewej stronie wychodzić na pozycję. Może teraz Podbrożny niedokładnie, ale piłka pod nogami Pogoni. Bednarz. I Majewski poza boisko. Dużo słabsze tempo drugiej części spotkania, niż oglądaliśmy to przed przerwą. To wynika z tego, że Pogoń jak na razie w sumie dość bezradna jest w swoich atakach pozycyjnych, natomiast Legia coraz rzadziej decyduje się na wprowadzenie kontr, zadawalając się trzybramkowym prowadzeniem. Także na pewno z upływem minut piłkarze Legii pewno odczuwają trudy spotkania z Walencją. Gwizdy kibiców. Krzysztof Zdunek pokazuje, gramy dalej. Nie było przewinienia w polu karnym. Niezadowolony Drumlak protestuje bardzo głośno. I za niesportowe zachowanie pomocnik Pogoni zobaczył żółtą kartkę. A my ciekawi jesteśmy powtórki tego zajścia. Zobaczmy. Drumlak i Omeliańczuk. Jak sądzisz? Zaufał. W pierwszej części spotkania... Nie wydaje się, że Drumlak lekko puścił piłkę, nie czekając na to, co zrobi obrońca, i już padał w pole karne, ale to... Moim zdaniem został akurat w tej sytuacji trafiony w nogę postawną, co mogło spowodować upadek. Były podstawy... Mogły, choć... Były podstawy ku temu, aby sędzia Zdunek akurat w tej sytuacji podyktował rzut karny. Oczywiście spryt Drumlaka, umiejętność zachowania się w polu karnym. Który słynie z tego, że w polu karnym potrafi znaleźć rzut karny. Uwagę, ale akurat sędzia Zdunek akurat, wydaje mi się, w tej sytuacji nie popełnił błędu, jeśli by punktował rzut karny. W pierwszej części spotkania byliśmy zgodni co do sytuacji Biliński-Jarzębowski. Tam rzeczywiście faulu raczej nie było. Tutaj pozostajemy na rozbieżnych stanowiskach. Sędzia Zdunek w każdym razie w 62 minucie meczu rzutu karnego gospodarzom nie przyznał. Pogoń. Drumlak. Pokładowski szuka miejsca po prawej stronie, Drumlak na lewo. Ale Wukowicz, nominalnie gracz ataku, wywalczył piłkę pod własnym polem karnym. Majewski i Kucharski. Po prawej stronie jest Świdnica. Kucharski faulowany przez Węgrzyna. Ucierpiał przy tej interwencji Kazimierz Węgrzyn. Kolanami obydwaj panowie się zderzyli. Szybko wykonany rzut wolny. Zaskoczeni zawodnicy gospodarzy, ale
czujny w bramce Pogoni Sławomir Olszewski. Trudna piłka, szybko wykonany rzut wolny i mogło być 4-0. No i wreszcie może mieć satysfakcję z udziału w tym spotkaniu Olszewski, który nareszcie doczekał się swojej dobrej interwencji. Mówiliśmy, że przed przerwą miał tyle pecha, że niemal co strzał to gol. Teraz naprawdę trudna interwencja i wyszedł po strzale Sokołowskiego obronną ręką Olszewski. Kiełbowicz, znów nie najlepiej wykonany rzut rożny, nisko bite te piłki. Ława zablokowana przez strzelę. W tym sezonie bramki Pogoni broniło już trzech zawodników. Szypowski wydawał się być tym podstawowym. Teraz bardzo niebezpieczne wejście Mosura, które mogło zakończyć się poważną kontuzją zarówno dla Mosura, jak i dla Kiełbowicza. Obaj w pewnym biegu wpadli na siebie, zderzyli się nogami. Konieczna będzie interwencja lekarza obu drużyn. Przesadził w tym zagraniu Piotr Mosur. Nie było konieczne aż tak niebezpieczne wejście na granicę faul. Zobaczmy jeszcze raz. Właściwie to nie wina ani Mosura, ani Kiełbowicza. Obydwaj zawodnicy wpadli na siebie i siłą rozpędu zderzyli się. Próbował Piotr Mosur ratować sytuację po niedokładnym zagraniu Węgrzyna. Zapobiec atakowi Legii. No, na szczęście chyba jednak bez poważniejszych konsekwencji zarówno dla Mosura, jak i dla Kiełbowicza. Obaj piłkarze będą zdolni do gry. A tu jeszcze raz sytuacja. Szybko rozegrany rzut wolny. Miał czas, aby przymierzyć, aby popatrzeć Sokołowski, ale zdążył z interwencją. Wyśmienicie, że robił Sławomir Olszewski. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Po tym strzale on od razu nie interweniował. Zrobił 2-3 kroki w lewo, zdając sobie sprawę, że tylko w tej sytuacji może tę piłkę wybić. Szypowski kontuzjowany, Tomasiewicz. Wspomina mecze z Fylkirem. Wspomina mecze z Fylkirem, rzeczywiście po tamtym spotkaniu całkowicie utracił zaufanie trenerów, kolegów, także kibiców i stąd udało się wreszcie po dość długim czasie zatwierdzić transfer Olszewskiego z Widzewa Łódź i ten zawodnik spisuje się w nowych barwach lepiej niż przyzwoicie. Szala. Świetlica wypychane przez Węgrzyna. Jeszcze Legia. Świetlica. Wukowicz. Kiełbowicz. Jarzębowski. Miękko na środek, Kucharski do Jarzębowskiego i udany wślizg Mosura. Dymkowski do Podbrożnego, Podbrożny trzymany przez Kucharskiego i będziemy mieć chyba kolejną żółtą kartkę w tym meczu. Rozkłada ręce kapitan gości. Żółta kartka. Nie ma o czym mówić, faul taktyczny. To umożliwiło kolegom Kucharskiego z powrotem. Między innymi Magierę widzieliśmy na tym zbliżeniu przed kilkoma sekundami, jak podziękował nawet Magiera Kucharskiemu. Faulowany był Podbrożny. Podbrożny. Ława. Dobrze, Sokołowski. Sokołowski. Dośrodkowanie teraz na pole karne, Kucharski. I sytuację wyjaśnił Olszewski. Biliński. Wzdłuż linii. Ładne zgranie piłki. I Pogoń. Ława. Niedokładnie Kosmalski. Bukowicz powalony na murawę przez Drumlaka. Tym razem czysty wślizg legionistów. I Kucharski. Szansa na kontrę. 4-4. Tym razem nie najlepsze rozwiązanie tego szybkiego ataku.
jakby w drugiej części spotkania za rzadko pomocnicy, także Cezary Kucharski współpracują ze Świdlicą, a ten zawodnik widać, że nadal nie stracił ochoty do gry, pokazuje się dobrze na pozycjach, jest aktywny, także był on najlepszym zawodnikiem Legii w pierwszej części spotkania. Trzeba powiedzieć, że Legia w tym spotkaniu zdyscyplinowana taktycznie, od samego początku do końca realizuje plan Dragomira Okuki, bardzo dokładnie w defensywie, właściwie z jednym, może dwoma zawodnikami wysuniętymi w okolice obrony przeciwnika i atakujemy tylko wtedy, na pewno powiedział swoim zawodnikom Dragomir Okuka, kiedy nadarza się sytuacja do kontry. Po stracie piłki niemalże wszyscy legioniści wracają na własną połowę. Bednarz nie zdążył podbroszyć. Zresztą oczywiście trudno przy takim wyniku, przy prowadzeniu Legii 3-0 mieć do niej pretensje, że mecz w drugiej części spotkania stracił na atrakcyjności, za konstruowanie gry, za prowadzenie gry. Przede wszystkim powinni teraz odpowiadać odopieczni Mariusza Kurasa, no a w drugiej części spotkania udaje mi się to tak sobie. Dziś po prostu Legia jest za silna jak na możliwości pogoni. Mamy zmianę. Ci zawodnicy, którzy rywalizują ze sobą o miejsce w ataku, na naszych ekranach Maciej Kaczorowski, który zastąpił Kosmalskiego. Duże możliwości ma Kaczorowski. Niezwykle dynamiczny, tylko nie ma to przełożenia na zdobywanie bramek. Imponująca szybkość, właśnie dynamika. Był nawet próbowany w jednym meczu przez trenera Lesława Ćmikiewicza, bo jest to zawodnik młody, urodzony w 1980 roku, był powołany na mecz towarzyski, zresztą rozgrywany w Szczecinie, kiedy to Polska pokonała Szwecję 2-1, no ale to było jego jedyne powołanie i z kadry młodzieżowej wypadł, podobnie jak wypadły w ostatnich kilku tygodniach z podstawowego składu Pogoni. Biliński. I Legia. Kucharski. Po lewej stronie na pozycję stara się wyjść Kiełbowicz, ale dobrze w defensywie radzi sobie dziś Piotr Moskwa. Podbroczny do Dymkowskiego. Dymkowski. Bez pomysłów Pogoni na połowie przeciwnika. Podbroczny. Mosu. Dopiero pierwsza próba strzału z dystansu w tym spotkaniu Piotra Mosura. Jednak z bardzo daleka, blisko 30 metrów. Trudno było w tej sytuacji o pokonanie Kowalewskiego. Tymczasem dojdzie do drugiej zmiany w drużynie Legii Warszawa. Na boisku zobaczymy Sylwestra Czeryżewskiego. To dla tego zawodnika drugi występ w polskiej ekstraklasie po powrocie z Chin. Dwa sezony temu najskuteczniejszy gracz legionistów, bodajże 16 bramek w naszej ekstraklasie, ale po przyjściu trenera Franciszka Smudy Sylwester Czeryżewski gasł w oczach i musiał zdecydować się na wyjazd do Chin. Teraz powrót tego gracza po półrocznej przerwie, tak jak mówiłeś, drugi występ i drugi raz w samej końcówce. Wojsko opuścił Cezary Kucharski, strzelec trzeciego gola w tym spotkaniu. A do tego zawodnik ukarany żółtą kartką i może to jest też jakiś sposób Dragomira Okuki nie ryzykować niepotrzebnie ci, którzy mają żółtą kartkę, ale teraz błąd Mosura. Czereszewski zobaczył, że przed 5 metr wysunięty jest Sławomir Olszewski. Próba zagrania lobem. Nieudana. No, brakowało prawie sporo, ale była szansa na to, by przy pierwszym kontakcie z piłką Czeczewski zdobył gol. Układowski.
Kowalskim. Zobacz, Pukowicz, Czereszewski na 30-40 metrze przed swoją bramką. Blokuje Sokołowski. No i zobaczmy teraz, szansa na kontrę. Czereszewski. Czereszewski zatrzymał tę akcję. I ława. Podbrożny. Niedokładnie. Nie najlepszy występ Jerzego Podbrożnego. Przykład Tomasza Sokołowskiego, który również wydawało się, że już w Legii jest niechciany, wyjechał do Izraela, tam szukając dla siebie klubu, świadczy, że czasem te krótkie wyjazdy, a następnie powroty dobrze robią zawodnikom. Wydaje mi się, że Tomasz Sokołowski dawno tak dobrze nie grał w Legii, jak właśnie po powrocie. Dzisiaj także wywiązuje się solidnie z roli dublera dla Bartosza Karwana, dzisiaj nieobecnego. Przed chwilą również widzieliśmy w akcji Sokołowskiego, który ładnie i czysto odebrał piłkę rywalowi. Aut dla gości. Dragomir Opuka. W głębi ekranu Dariusz Kubicki, trenerzy warszawskiej Legii, a teraz ich wybrańcy. Szalak. Legia już wyraźnie bardziej te ataki na stojąco. Bardziej zależy gościom na utrzymaniu się przy piłce, na zyskaniu tych paru sekund niż strzeleniu kolejnych goli. Magiera. Majewski. Przed chwilą pignął Państwu wiążący buty Rafał Andruszko. To kolejny zawodnik, który stanie przed szansą wywalczenia sobie miejsca w podstawowej jedenastce Pogoni. Jak mówiliśmy, duże roszady personalne, dużo zawodników odchodzi z klubu przy ulicy Twardowskiego, a w tej sytuacji otwiera się droga przed młodymi, utalentowanymi wychowankami Pogoni. Podbrożny. Głową Omeliańczyk. Ława. Znów rzut rożny, Pogoń seryjnie. W trakcie całego spotkania, pierwszej i drugiej części spotkania, bije rzuty rożne. W międzyczasie chyba dojdzie do zmiany z numer 27 właśnie Rafał Andruszko. Pogoń jest skazana stawiać na młodych zawodników, biorąc pod uwagę, że wielu zawodników odeszło, wielu tych doświadczonych jeszcze odejdzie, a na transfery tych bardziej znanych zawodników się nie zanosi, bo po prostu w Pogoni na to nie ma środków finansowych. Ława. Gospodarze wypychani. Biliński. Dobranie do Podbrożnego. Dobrze Jarzębowski, niepewnie Magiera. Magiera i Drumlak, głową defensywny pomocnik Legii. Jeszcze jest Pokładowski. Pokładowski w pole karne. Ani Drumlak, ani Kaczorowski nie zdecydowali się szybko pobiec do tej piłki. Dopiero teraz Drumlak do Kaczorowskiego. Kaczorowski, niezła piłka w pole karne. Dymkowski nie trafił czysto w piłkę i Legia.
Bardzo ładne dośrodkowanie Kaczorowskiego. Pierwsza również od dłuższego czasu. Ładna, składna akcja pogoni. Blisko był szczęścia. Robert Dymkowski dzisiaj także mniej widoczny. Dobrze się nie opiekował Jarzębowski. I teraz zmiany w obu zespołach jednak. Na boisku zobaczymy Andruszkę w drużynie pogoni oraz piekarskiego Bleki. Andruszko za ławę, Piekarski jeszcze poza liną boczną. Jeszcze trenerzy Legii nie zdecydowali, kogo zastąpi Mariusz Piekarski. Teraz ten, który wszedł przed chwilą na plac, Andruszko i pewnie Kowalewski. Nie była to wcale tak łatwa interwencja dla Kowalewskiego. Piłka zrobiła nietypowy, wysoki kozioł. Z kolei ładnie wprowadził się Andruszko. Kowalewski uprzedził Dymkowskiego. I teraz awizowana przez nas zmiana. Świeci się numer 7 na tablicy. To znak, że plac opuści Adam Majewski, a za niego 11 minut grać będzie Mariusz Piekarski. Nie tak widoczny, jak to bywało kilka tygodni wcześniej, Adam Majewski, ale wiadomo, on potrzebuje trochę czasu, aby powrócić do znów normalnej dyspozycji. Do tej dyspozycji, jaką prezentował przed kontuzją. Na ostatnie minuty w jego miejsce Piekarski. On wespół z Łukowiczem będą teraz odpowiadali za rozgrywanie. Piekarski zaraz po wejściu na boisko wywalczył rzut wolny. Przewinił Radosław Bieliński. Sokołowski, Bukowicz. Podszedł też na chwilę Kiełbowicz, myśląc, że koledzy pozwolą mu wykonać ten rzut wolny, ale nie. Krótkie rozegranie i pod Brożnym. Mosul. Za mocno. Magiera. Węgrzyn do Andruszki. Omeliańczuk, Magiera, Jarzębowski i gra w trójkącie. Piekarski. Jedynymi tak naprawdę zadowolonymi na stadionie Pogoni Szczecin są kibice Legii. Oczywiście nie od dziś wiadomo, że kibice Legii i Pogoni się przyjaźnią, ale każdy ze stron mimo wszystko trzyma kciuki za swój zespół, za zwycięstwo swoich ulubieńców. Dzisiaj nadspodziewanie łatwo przyszło Legii, strzelenie tych trzech goli. Wydaje się, że na niespełna 9 minut przed zakończeniem tego spotkania już nic Legii nie odbierze zwycięstwa. I byłoby to piąte wyjazdowe zwycięstwo podopiecznych Dragomira Opuki w tym sezonie. Ten znakomity bilans, tylko jedna porażka, zresztą w pierwszej kolejce na inaugurację sezonu we Wrocławiu 0-1, później już Legia była na boiskach rywali niepokonana. Kowalewski. Drumlak do Dymkowskiego, pod Brożnym. Czereszewski, dobrze Wukowicz na lewo do Kiełbowicza, Kiełbowicz, też mało widoczny Tomasz Kiełbowicz, trudno poznać tego zawodnika, pamiętamy jego bardzo dobre występy i w barwach Widzewa i w barwach warszawskiej Polonii, tymczasem przy Łazienkowskiej bez polotu. Też nie wiadomo, jak potoczą się losy, jak ułoży się kariera
Jebowicza. Wiadomo, że jest wypożyczone do końca tego roku kalendarzowego, że jest zawodnikiem człowieka zupełnie prywatnego i należy z nim dogadać się w sprawie przedłużenia kontraktu, przedłużenia umowy. Ciekawe, czy Legia postawi w dalszym ciągu na tego zawodnika, mając przecież Radosława Wróblewskiego, który wydaje się, że wygrał zdecydowanie rywalizację z Kiełbowiczem i jeśli jest zdrowy, to on występuje w podstawowym składzie, a nie Kiełbowicz. Jeszcze jedna szansa przed Pogonią, Podbrożny. W końcu pokazał się z dobrej strony Jerzy Podbrożny, ładnie dośrodkował Biliński, piłka dotarła do Dymkowskiego, odegranie na 17 metr i Podbrożny mocno z pierwszej piłki lewą nogą tuż nad poprzeczką, ale chyba gdyby ta piłka leciała w światło bramki, dobrze ustawiony Kowalewski bez problemów by przerzucił ją nad poprzeczką. Co pokazał w tym spotkaniu Jerzy Podbrożny, jest stanowczo za mało jak na tego piłkarza. Od niego wymagamy przede wszystkim znacznie więcej. Najskuteczniejszy z obecnie występujących na polskich boiskach napastnik. Dzisiaj tylko jeden celny strzał przed przerwą. Teraz kolejna była próba, ale już nie tak dokładnie. Dragomir Okuka i Legia mogą już powoli przyjmować gratulacje. To zespół, który po rundzie jesiennej w grupie B zostanie mistrzem jesieni. 27 punktów w 14 spotkaniach. Najpewniej 8 zwycięstw, 3 remisy i 3 porażki. Taki dorobek pozwolił w tej grupie zająć pierwsze miejsce. Ale pamiętajmy to o tym, że w następnej fazie rozgrywek ten dorobek zostanie pomniejszony o połowę i Legia zaczynać będzie rywalizację w tej grupie mistrzowskiej z 14 punktami. Pani wielu wierzyło w tak pomyślne zakończenie tej pierwszej fazy rozgrywek. Pomyślne zakończenie dla Legii. Przypomnij przecież, że początki tego sezonu były bardzo trudne. W pierwszej kolejce porażka we Wrocławiu, następnie porażka na własnym boisku przy pustych trybunach za Miką. Później jeszcze remis z Gruklinem, także u siebie. Zatem w trzech kolejkach Legia miała tylko jeden punkt. Później jednak nastąpiła metamorfoza, coraz lepsza gra. Zaczęły przynosić efekty metody pracy era Okuki. Wszystko zaczęło się zazębiać, no i Legia rzeczywiście zasłużenie na początku, na zakończenie, przepraszam, tej rundy po 14 kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w grupie B. To wszystko wystarcza na nasze ligowe zespoły. Okazało się, że na podbicie europejskich aren jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Legia sprowadzona na ziemię przez Walencję. I temu zespołowi pozostało, zresztą podobnie jak wszystkim naszym drużynom startującym w europejskich pucharach, skoncentrować się na rozgrywkach ligowych. Podbrożny, Mosul. Niedobrze wyprowadził tę piłkę Omeliańczuk. Nie ma faulu, gramy dalej. Kaczarowski do Węgrzyna. Dymkowski i powstrzymany przez Szale. Bukowicz, Czereszewski. Piekarski. Jak
Jak na razie oglądaliśmy trzy bramki, wszystkie w pierwszej połowie. W 10 minucie Olszewskiego pokonał Włókowicz, w 19 Świtlica i w 40 Kucharski. Tymczasem mimo tak niekorzystnego wyniku kibice śpiewem, oklaskami żegnają swoich ulubieńców. Głośny doping w ostatnich minutach tego spotkania. Niezła frekwencja dziś w Szczecinie, około 8-9 tysięcy. Choć to na pewno nie jest to, do czego byliśmy przyzwyczajeni jeszcze rok, półtora roku temu. Przypomnijmy sobie mecz z poprzedniego sezonu właśnie tutaj przy ulicy Twardowskiego. Około 20 tysięcy ludzi na trybunach. Teraz nie jest ich tak dużo, ale atmosfera naprawdę bardzo przyjemna. Godne podkreślenia jest zachowanie w końcówce tego spotkania kibiców Pogoni. W ten sposób dziękują oni, wiedząc, jakie wielkie problemy mieli i w dalszym ciągu mają piłkarze Pogoni. Dziękują za to, co zrobili w tej rundzie, jakby wbrew tym wszelkim problemom finansowym, wbrew kłopotom Sabiego Begdasza, który nadal trwa u władzy Pogoni, jednak drugie miejsce i pewny awans do tej czołowej ósemki stanowi na pewno spore zaskoczenie. Mówiliśmy o tym w pierwszej części spotkania. Sporo osłabień przed sezonem, sporo osłabień w trakcie sezonu zanosi się na podejścia kolejnych zawodników. A jak będzie grała Pogoń, zobaczymy. W każdym razie wcale nie jest wykluczone, że ten zespół nie obroni tytułu wicemistrzowskiego, ale byłoby to na pewno jeszcze większą sensacją niż było to w poprzednim sezonie. 120 sekund dłużej będzie trwało to spotkanie. Jarzębowski na noszach opuszcza plac. Miejmy nadzieję, że ten zawodnik powróci do pełni sił. To jego pierwszy występ po kontuzji i byłoby to nieszczęśliwym wypadkiem, gdyby ten utalentowany obrońca musiał znów pauzować. Z numerem 9 na naszych ekranach debiutant w drużynie Mariusza Kurasa Łukasz Żebrowski chodzi za Dymkowskiego. No będziemy musieli chyba powoli się przyzwyczajać do nowych nazwisk wśród portowców. Ostatnia minuta meczu, 3-0 dla Legii. Wynik dający zawodnikom z Warszawy zwycięstwo w tej grupie po pierwszej fazie rozgrywek. Zatem nadspodziewanie łatwo. W tym sezonie poszło Legii w meczach z Pogonią. 3-0 na Łazienkowskiej. 3-0 także w Szczecinie. Wszystkie gole do przerwy. Wydawało nam się przed tym spotkaniem, że będziemy oglądali bardziej wyrównane spotkanie. Wyrównane, jeśli chodzi oczywiście o gole, bo z przebiegu gry wcale nie było. Była aż tak widoczna przewaga Legii. Legia od pierwszego gwizdka sędziego raczej nastawiona na kontrataki, ale te kontrataki były zabójcze, natomiast atak pozycyjny w wykonaniu Pogoni w sumie dość niemrawy. Wiele nieudanych akcji, mało strzałów na bramkę Kowalewskiego i jak już wiele razy podkreślaliśmy, zasłużone, w pełni zasłużone zwycięstwo gości. Krzysztof Zdunek kończy zawody na stadionie przy ulicy Twardowskiego. Na koniec jesieni w Szczecinie Pogoń przegrywa z Legią 0-3. Bramki w 10 minucie jeszcze przypomnijmy Włókowicza, w 19 Świtlicy, w 40 Kucharskiego. Pogoń Legia 0-3, a wraz z Państwem to spotkanie oglądali Tomasz Lipiński i Adam Westphal. Dziękujemy za uwagę.